Kochani, zapraszam Was dzisiaj na spacer zielarski, dlatego że wielu z Was pisze do mnie ciągle, że co innego zobaczyć zdjęcia roślin leczniczych, a co innego zobaczyć je w naturze. Dlatego dzisiaj się przejdziemy i właśnie będę pokazywała Wam, jak wyglądają rośliny lecznicze w naturze. Na taki spacer warto ze sobą zabrać takie podręczne, małe atlasy roślin leczniczych, na przykład tak jak ten. Rośliny lecznicze albo jaka to roślina lecznicza. I tutaj mamy, to są bardzo, bardzo przydatne książeczki, dlatego że można po kolorach kwiatów rozpoznać roślinę. To jest najłatwiejsze dla takich ludzi początkujących. Sprawdzają sobie na przykład, zobaczą roślinę o kwiatach żółtych i można od razu sprawdzić, poszukać tej rośliny tutaj w takim atlasie czy w takim i po kolorach kwiatów najłatwiej rozpoznacie, co to za roślina. A ja dzisiaj postaram się Wam kilka takich roślin pokazać. Mamy przepiękny dzień, padał deszcz, wszystko jest czyściutkie, rośliny niezakurzone, będzie można nawet nazbierać troszeczkę na swoje własne potrzeby. No to wyruszamy. I już jak tylko weszliśmy do lasu, to mamy tutaj, proszę bardzo, tak bardzo poszukiwany przez Was czyściec leśny, Stachys sylvatica. Zobaczcie, czym on się różni od pokrzywy. Akurat tak pięknie tutaj rośnie pokrzywa obok naszego czyśćca. Zobaczcie, pokrzywa, proszę, spójrzcie na pokrzywę, a spójrzcie na czyściec. I teraz proszę, żeby mieć pewność, to wystarczy urwać kawałek listka, rozetrzeć to w palcach i powąchać. Czyściec ma niepodobny do niczego zapach takich środków do czyszczenia toalet. To jest po prostu bardzo charakterystyczna jego cecha. Teraz jeszcze nie kwitnie, więc jeszcze nie zbieramy, ale już niedługo wypuści taki długi kłos kwiatowy o jasnofioletowych kwiatach. Mięciutkie liście, nie parzą, w przeciwieństwie do pokrzywy. Pokrzywa ma parzące włoski, natomiast czyściec jest mięciuteńki. I zobaczcie, jaka jest różnica między jego liśćmi, łodygą. Czyściec rośnie w takich właśnie winnych lasach liściastych. Bardzo lubi rosnąć przy takich ścieżkach leśnych. Zobaczcie, tutaj mamy całe pole czyśćca. Jak będziemy szli dalej, to zobaczycie, że jeszcze on cały czas będzie rósł właśnie przy tej leśnej ścieżce. Zobaczcie, to wszystko jest czyściec. On bardzo lubi towarzystwo pokrzyw, więc gdzieniegdzie znajdziecie między roślinami czyśćca pokrzywy. Ale bardzo łatwo je rozpoznać. Teraz już się na pewno nie pomylicie. No i pamiętajcie, ten charakterystyczny, mocny zapach. A co tutaj mamy, kochani? Rdestowiec japoński. Proszę bardzo, rdestowiec japoński, roślina, która się po prostu rozprzestrzenia wszędzie. Jeżeli nie jest wycinana, to zajmuje ogromne połacie i no, niestety zajmuje też miejsce innym roślinom leczniczym. Zbieramy korzenie tej rośliny, ale jest to bardzo trudne. Potrzeba albo silnych łopat, albo wręcz koparki. A teraz koniecznie muszę Wam pokazać, czym się różnią inne rośliny kwitnące żółto od glistnika. Glistnik jaskółcze ziele. Bo bardzo często przysyłacie mi zdjęcia różnych roślin i pytacie, czy to jest glistnik. Więc zobaczmy tutaj. Kwitnie na żółto, ale to nie jest glistnik jaskółcze ziele. Spójrzcie. Jeżeli urwiecie łodyżkę takiej rośliny i nie wydziela się pomarańczowy sok, to na pewno nie jest glistnik jaskółcze ziele. To jest pierwsza taka cecha, po której rozpoznacie. Bardzo wiele roślin jest podobnych do glistnika, kwitnie na żółto. Między innymi jaskier rozłogowy. Jak znajdziemy, to Wam też pokażę. W każdym razie to nie jest glistnik jaskółcze ziele. Teraz proszę Państwa, co tworzy takie wielkie kępy i połacie w lesie i na łąkach? Zobaczcie, ta roślina to przytulia czepna. Dlaczego czepna? Bo ona po prostu przyczepia się do wszystkiego. Widzicie? Ona ma takie
takie przyczepki, takie jakby haczyki. Przytulia czepna. Przytulię też możemy zbierać, bo ona ma właściwości przeciwgrzybicze. W naparze z ziela przytuli moczy się nogi, gdy mamy grzybicę międzypalcową albo grzybicę paznokci. Można ją też ususzyć i suszone ziele ma podobne właściwości. Zobaczcie, jak ona zajmuje ogromne połacie lasu. Przytulia czepna. Cześć, cześć. Moi kochani, a teraz jak się zbiera pokrzywę? Otóż patrzcie, liczymy od góry. Raz, dwa, trzy i tutaj przy trzecich listkach zrywamy. Dlaczego nie niżej? Dlatego, że niżej już jest węglan wapnia, który nie jest korzystny dla naszego organizmu, a nam chodzi głównie o krzemionkę, witaminy zawarte w zielu pokrzywy. I właśnie w ten sposób zbieramy. Możemy jeszcze zebrać kilka liści, ale samych liści, już bez łodygi. I z tego właśnie będziemy robić naszą papkę pokrzywową, z tego będziemy wyciskać sok. Poza tym łodygi są tak włókniste, że jak włożycie do wyciskarki, to wam się zapcha. Jeżeli zbierzecie większą część pokrzywy z łodygami, to musicie pokroić na drobne kawałeczki. Pamiętajcie o tym. A teraz zobaczcie, co ja tutaj znalazłam. Proszę bardzo, co to jest? To jest ostrożeń warzywny, zwany czarcim żebrem. Na razie mamy tylko liście, później on wypuści taką długą łodygę kwiatową i takie będzie miało żółtawe kwiatki. Ostrożeń warzywny. Czarcie żebro. Zbieramy ziele, suszymy i używamy nie tylko do kąpieli oczyszczających, ale też do picia, do wszystkich mieszanek o działaniu oczyszczającym. Spójrzcie, jakie tu bogactwo roślin leczniczych. Tu znowu mamy czyściec, tu mamy babkę zwyczajną. Patrzcie, to każdy zna. Tu piękny egzemplarz czarciego żebra. Czyli czarcie żebro to inaczej ostrożeń warzywny oczywiście. Proszę bardzo. Spójrzcie na jego charakterystyczne liście. Lekko kujące na końcach, takie widać zakończone takimi kolcami. Ostrożeń warzywny, czyli czarcie żebro. Nazwa ludowa. Tu jaka piękna roślina. Pokażmy to. Liście ostrożenia warzywnego, czyli czarciego żebra. Oczywiście najlepiej zbierać tuż przed kwitnieniem albo w czasie kwitnienia, ale jak znajdziecie takie piękne, duże liście, to już można zbierać i suszyć. Proszę Państwa, a tutaj zobaczcie. Gajowiec żółty. To jest ta roślinka. Gajowiec żółty, zwany inaczej jasnota żółta, jasnota gajowiec. To jest bardzo cenna roślina, zwłaszcza dla kobiet, dlatego że używamy ją do mieszanek zwalczających różne choroby kobiece, między innymi zespół policystycznych jajników, endometriozę, zaburzenia miesiączkowania. Zbieramy całe kwitnące ziele, suszymy i używamy tak samo jak jasnotę purpurową i jasnotę białą. Ona ma nawet jeszcze bardziej cenne właściwości lecznicze, jeżeli chodzi o choroby kobiece. I też rośnie właśnie w takich widnych lasach. Widzicie, to jest piękny las. Tutaj znajdziemy niemal wszystko. Zobaczcie, a tutaj jakie wielkie pole pokrzywy. Możecie nazbierać sobie i zrobić sok i mrożone kubeczki z pokrzywą na całą jesień i zimę. Wiecie, że teraz pokrzywa majowa to jest najlepsza, ma najwięcej właściwości leczniczych. Nie bójmy się jej parzących włosków. Naprawdę warto się wiosną, teraz w maju, troszeczkę poparzyć pokrzywą, to zobaczycie, w ogóle nie będzie żadnych bólów reumatycznych. To jest bardzo zdrowe. Można nawet sobie wejść w pokrzywy i niech te pokrzywy nas troszkę wysmagają, nawet z gołymi nogami. A teraz zobaczcie.
jaka urocza roślinka. O, tutaj ją mamy. Przetacznik orzankowy. Zobaczcie. Weronika. Ponieważ przetacznik leśny ciężko jest znaleźć, to możemy też zbierać sobie do tych samych mieszanek, gdzie trzeba użyć przetacznik leśny, możemy pozbierać przetacznik orzankowy. Zobaczcie, jaka piękna. To są jej liście. O, tutaj. Te. I te piękne, błękitne kwiatuszki. Zbieramy właśnie teraz, w czasie kwitnienia, całe ziele. Ucinamy tutaj łodyżkę nad ziemią i później całe ziele kwitnące. To jest to, co my zbieramy. A tutaj zobaczcie, cały wielki obszar podagrycznika pospolitego. Proszę, oto są liście podagrycznika. Też bardzo charakterystyczne, jego łodyga, taka wklęsła, jak gdyby tutaj taka rynienka, widzicie? O, taka rynienka. Zapach też bardzo charakterystyczny. I tutaj już mamy jedną roślinę, która zaraz będzie rozkwitać. Popatrzcie. Zbieramy całe ziele podagrycznika. W tym momencie właśnie, tuż przed kwitnieniem. No i jego sama nazwa wskazuje, do czego on jest używany. Wiecie, co to za choroba podagra? Podagra, czyli dna moczanowa. Podagrycznik był od zawsze używany do leczenia dny moczanowej. A skoro dny moczanowej, to też i różnych schorzeń stawów, bóle stawów niewiadomego pochodzenia. Można właśnie używać podagrycznik do mieszanek o takim działaniu. Przeciwko bólom i zapaleniom stawów. O, a co tutaj mamy? Proszę bardzo. Kto poznaje? Kwiat bzu czarnego. Tu taki niewielki krzew, ale oczywiście już są krzewy całe obsypane kwitnącym kwieciem. Teraz właśnie zbieramy, teraz, pod koniec maja. Zbieramy kwiaty bzu czarnego i możecie z nich zrobić wspaniałą nalewkę, syrop. To już mówiłam w jednym z moich filmików. Macie przepis na mojej stronie na Facebooku. Jak zrobić nalewkę z kwiatów bzu czarnego i jak zrobić syrop z kwiatów bzu czarnego. Tu piękny, kwitnący podagrycznik. Zobaczcie, on wypuszcza taką właśnie łodygę kwiatową. To jest bardzo charakterystyczne. Zobaczcie, jak wyglądają jego liście tutaj przy kwiatach. Widzicie takie pochewki liściowe? Podagrycznik pospolity. Meliska, wiesz co dobre? No, zajadaj przytulię. Bardzo smaczna. Ma dużo witamin. Witamina C, różne mikroelementy. Widzicie? Piesek wam pokaże, co się nadaje na wiosenne sałatki. Smacznego, Meliska. A przy okazji tutaj takie poletko jasnoty gajowiec, gajowiec żółty i między innymi czyściec leśny. I to wszystko otoczone przepięknym polem pokrzywy. Zobaczcie, a co tutaj mamy? Bluszczyk kurdybanek. Nie kwitnie już niestety. Może jeszcze gdzieś znajdziemy kwitnące egzemplarze, ale wątpię, bo on już przekwitł. Ale zobaczcie, właśnie w takich zacienionych lasach on tworzy takie długie, długie rozłogi. O, zobaczcie, to są jego charakterystyczne listki. Też bardzo charakterystyczny zapach. Taki przyprawowy, mocny, piękny. Aromatyczny, bardzo, bardzo aromatyczne ziele. Bluszczyk kurdybanek. Widzicie? Tutaj. A tutaj obok mamy bodziszek cuchnący. Zobaczcie, tu jest taka kępa bodziszka cuchnącego. Zbierajcie ziele bodziszka, bo jak będziecie chcieli zrobić kurację Broysa, to ziele jest niezbędne. Bodziszek cuchnący. No faktycznie jest cuchnący. Zwłaszcza jak się suszy, to ziele wydziela bardzo, no, dla niektórych nieprzyjemny. Dla mnie to wszystkie zapachy są przyjemne, ziół roślin leczniczych. No, nieprzyjemny zapach. Proszę, bodziszek cuchnący, całe takie kępy, zobaczcie, łodygi takie czerwono nabiegłe tutaj blisko ziemi. Kwiatuszki różowe, bardzo charakterystyczne. A teraz chodźcie, pokażę wam coś pięknego. Miłość wielkiego jesionu i małej czereśni.
Zobaczcie, jak ona tutaj wyrasta. Jak się połączyły kiedyś, dawno, dawno temu. A z tej strony jeszcze dołączył do nich bóg. Widzicie krzew głogu, który też wyrasta dosłownie z pod korzeni tego jesionu. A tu jeszcze zobaczcie mieszkańców lasu. Ślimak winniczek w całej swojej okazałości. Mądry piesek. Mądry piesek zielarki. Jasnota. Gajowiec. Pytacie, gdzie są takie piękne miejsca? Wszędzie. Wystarczy po prostu ruszyć się z domu, wyjechać z miasta. Pojedźcie, poszukajcie. Naprawdę, tych miejsc jest bardzo dużo. Czyste, piękne. A las napełnia nas jonami ujemnymi. I taka wycieczka sobotnio-niedzielna do lasu napełni was tą wspaniałą energią na cały tydzień. Warto jeszcze zdjąć buty i stanąć boso na trawie, poprzytulać się do drzew. A zobaczycie, będziecie przez cały tydzień wspaniale czuli.